Potężna moc i do dużej pojemności. Pokój gdzieś rodził się już dużo wcześniej, natomiast miał być to całkiem inny pojazd. Natomiast kolega, który jest miłośnikiem i odnawia takie auta, podpowiedział, że jeżeli inwestować to w Mercedesa, no jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Pierwszy start w Krośnie? Znaczy, nie, byliśmy w zeszłym roku tutaj na Rzeszowskim, podejrzewam, że też tędy przejeżdżaliśmy, prawda? Podoba się miasto, trasa. Bardzo ładne miasto, bardzo ładne. Jest bardzo miłe, takie przyjazne. Mieliśmy dużego pomocnika w postaci automobilu małopolskiego w Krośnie, który jakby podjął się wszystkich spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem tego rajdu, tak zwanego samochodu. No takim naprawdę zabytkowym to warto by jechać. Jest coś pięknego, to nie dzisiejsza auta. A co pan myśli o dzisiejszych zaprezentowanych modelach? No są rewelacyjne, ładnie utrzymane. To jest ich fali. Tak, a któryś wpadł panu najbardziej w oko? No który? Prawdopodobnie do styku. Skąd przyjechali do nas? Proszę pana, ze Scyzorykowa, jak nie wiecie, to są Kielce. Aha. I nie tym samochodem, rozumiem. No, prawie. Prawie? Skąd? Prawie pomagał nam inny samochód. Na lawecie przylecieliśmy do takiego pięknego miasta. Konstrukcje w ogóle dawnych samochodów, no 50-letnich jeszcze, no 30-kilkuletnich, diametralnie się różniły od dzisiejszych. Inna technologia wykonania, inny montaż, inne wszystko. Bardziej wszystko było solidne, zrobione, a dzisiejsze samochody, no niestety, to są jednorazówki. Dzisiaj pogoda nie sprzyja przychodzeniu na krośnieńską starówkę, bo jest tak gorąco. Tym niemniej jednak no, te samochody pięknie wyglądają, pięknie się prezentują. Jak się państwu tu podoba? Podoba się bardzo, tylko bardzo gorąco. Ale a tu nie ma klimy? Ale to już nie. No niestety. Słyszałeś, ten samochodzik to jest ten, który widzieliśmy z Wabank, tak, to prawda? Tak. Wow. Oprócz tego jeszcze Magda miała wizytówkę. Z tyłu, rok 1975. Taki pracolek pomaga? Przepraszam bardzo. Pomaga, bo już się wszyscy łapią. No tonący bliźwy, o! A skąd państwo przyjechali? Ojej! I to tym samochodem? Nie. Nie. To tak wyglądasz na lawecie i no, później... Tak. A jak się państwu podoba w Krośnie? Bardzo ładne miasteczko. Chcielibyśmy, żeby na Karpacji klimatach też zrobić, przy tych tysiącach turystów, którzy do Grodna przyjadą, pokazać te samochody. Nie wszystkie palą, jak widać. No cóż, ja mam z górki, to mógłbym go z garażu wypychać, żeby zjeżdżał tylko, żeby zapalił.